Polanka jak nowa? Nie, teraz piękniejsza, bo osiedle takich dróg, chodników i parkingów nie miało do tej pory nigdy. Osiedle Polanka w rozbudowujących się Polkowicach to jedno ze starszych osiedli. Na tyle już starych, że wymagało modernizacji infrastruktury podziemnej, a budowy nowej na powierzchni w postaci dróg, chodników i parkingów. Ta kompleksowa modernizacja odbyła się z inicjatywy Rady Osiedlowej, która kilka lat temu powstała i zaprosiła burmistrza na spotkanie, by przedstawić problemy osiedla. Pierwsze spotkanie z panem burmistrzem mieliśmy w 2006 roku. I właśnie tam na tym spotkaniu było poruszone przede wszystkim o ten pojazd, że mamy komunikację miejską, tam była też rozmowa o tym. I właśnie rozmawialiśmy o całej rewitalizacji naszego osiedla. No i wyszło pięknie, ale nie, pan burmistrz mówi, może drugie 30 lat będzie to robił, ale zrobił to w 8 latach. I jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, bo jest tak, i nowy rurociąg wody, gazowy jest nowy, kanalizacja też jest nowa, łącznie jest wszystko nowe. Teraz wystarczyłoby nasze domy jeszcze poprawić na nowo i będziemy nowi. Prace były uciążliwe, bo wymiana różnego rodzaju sieci podziemnych wymagała koordynacji prac i wiązała się z pracami ziemnymi. Wykopy, czasem błoto, to wszystko musieli mieszkańcy znieść, by przejść do ostatniego etapu – kładzenia nowych nawierzchni. Osiedle Polanka to jedno z osiedli, którego infrastruktura przeszła gruntowną modernizację. Tym więc większa satysfakcja i tych, którzy o przebudowę występowali, czyli Rady Osiedlowej, i burmistrza, który spotykał się z mieszkańcami, planując pracę w trakcie ich trwania, a teraz oglądał efekty, nie kryjąc satysfakcji. Dla mnie osiedle Polanko to było takie wyjątkowe osiedle. Mieszkańcy wielokrotnie, kiedy się spotykaliśmy wcześniej, kilka lat wcześniej, uważali się za takich gorszych, że to właściwie oni już nie są traktowani jak miasto i tak dalej. I tak próbowali mi wmówić, że właściwie nie wiemy o ich istnieniu, a wręcz przeciwnie. Tutaj powstała pierwsza rada osiedlowa i dzięki chyba temu, między innymi, również temu, że jednak uważałem, że to osiedle wymaga modernizacji, ale i determinacji też samej Rady Osiedlowej, udało nam się po wielu spotkaniach, bo to nie było takie proste, żeby ustalić, jak faktycznie ma wyglądać zagospodarowanie osiedla Polanka. No i tak w końcu się udało. Niecałe 2 lata trwała inwestycja, 5 milionów złotych zaangażowane w to, żeby tak fajnie i przyjemnie teraz tutaj sobie mieszkać, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj z mieszkańcami, no to wystarczy nowa droga, piękny chodnik, parkingi, ładne boisko, centrum piknikowe, wydane 5 milionów i jest cudownie, prawda? Na pewno inaczej się też mieszkańcy czują. Będą zazdrościć mieszkańcom Polanki, mieszkańcy innych osiedli. Kontakty burmistrza z mieszkańcami nie są czymś typowym jedynie dla tego osiedla. Odbywają się na każdym osiedlu. Trudniejsze są tam, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia, ale i tam daje się dojść do porozumienia. Tutaj podsłuchałam trochę, jak pan rozmawiał z mieszkańcami, że wczoraj pan miał spotkanie z mieszkańcami osiedla Polkowice Dolne. Tam troszkę chyba tej radości mniej. Tak, wczoraj miałem spotkanie z mieszkańcami osiedla Polkowice Dolne. Tam tak naprawdę poza już dosyć sporymi inwestycjami, bo w Dolne Polkowice zainwestowaliśmy przez ostatnie kilka lat prawie 35 milionów złotych, także to nie jest tak mało, ale tak naprawdę powstały te największe inwestycje, również drogowo-komunikacyjne, bo nakładka nad drogą numer 3 to jest inwestycja przede wszystkim służąca mieszkańcom Polkowic Dolnych. Budowa ulicy Przemkowskiej włącznie z całą infrastrukturą podziemną i przełożeniem linii średniego napięcia, właściwie z jej skablowaniem, to jest też duża wspólna droga, która służy wszystkim, ale tak naprawdę nie jest tym docelowym dojazdem do każdego domu. I tak jak to właściwie dało się i usłyszeć, i wyczuć. Ja zresztą mieszkam, więc wiem, jak jest na Dolnych Polkowicach, gdzie tych dróg nam tam po prostu brakuje. Docelowych, ładnych dróg, takich właśnie jak powstały tutaj na osiedlu Polanka. I właściwie to chyba czeka Dolne Polkowice, no, może nie chyba, ale na pewno, tylko w jakiejś tam perspektywie czasu, na tyle, na ile pozwoli nam budżet gminy, ale budowa dróg tam będzie niezbędna, bo już naprawdę bardzo dużo Polkowiczan tam mieszka, ale jeszcze w tym roku osiedle będzie w całości oświetlone. Znana to prawda, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej i że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Tak więc koniec prac modernizacyjnych na Polance nie oznacza, że mieszkańcy nie widzą kolejnych rzeczy do zrobienia. Jeszcze mamy do zrobienia, trzeba dokończyć tutaj te zaczęte inwestycje, bo te są te grubsze tak zwane, a została nam jeszcze ulica tutaj przy Topolowej, ta górna część, to jest ta alejka Topolowa, alejka Modrzewiowa, tam gdzie byliśmy, do tego ten plac piknikowy, żeby to wszystko ładnie oświetlić. No oczywiście będziemy bardzo usilnie prosić, prosimy cały czas o monitoring, ponieważ chcemy, żeby tutaj było czysto, ładnie, schludnie i żeby nam tutaj nie niszczyli troszeczkę, bo już takie zaczęły się dziać troszeczkę przez te wakacje rzeczy, że tam nam niszczą ten plac piknikowy, prawda? No i chcielibyśmy właśnie o to zadbać, skoro mamy już tak pięknie, ładnie, żeby to było, żeby to nie niszczyło, żeby nas to cieszyło, nas, mieszkańców i kto do nas przyjedzie i przyjdzie, prawda? Także naprawdę się cieszymy, że doszło już w końcu do końca tej inwestycji. Niewątpliwie to, co widzimy na Polance, to efekt wydanych 5 milionów złotych, ale także zgodnej współpracy mieszkańców z władzami gminy. Powracając nie do początków, to właśnie rady powstały dzięki panu burmistrzowi, bo był bardzo przychylny. I jak to my na początku mówiliśmy, takie piękne słowo my użyli, że my jesteśmy radą przedłużenia właśnie myśli, rąk, nóg pana burmistrza, że jesteśmy jego głosem tu na Polance. I to wszystko wyszło, wie pani? I za to trzeba panu burmistrzowi podziękować, że to wszystko nam wyszło, że ta współpraca była super. No, ja chcę powiedzieć, że była super. Ostatnie 4 lata to naprawdę, te ostatnie 4 lata tej drugiej kadencji, nie, bo to jest kontynuacja gdyby tej poprzedniej, to naprawdę była wspaniała i dużo rezultatów mamy teraz właśnie dzisiaj. Także projekt powstawał, to wszystko, wie pani, no trzeba było czekać. Chociaż ja byłem takim, który niedowiarek byłem, że to się stanie, ale stało się i dzisiaj jestem szczęśliwy. Żółty autobus komunikacji miejskiej na pięknej pętli przy ulicy Topolowej to znak nowego czasu dla tego polkowickiego osiedla.